Myślę, że najtrudniejszą częścią naszego życia i tego samorozwojowego nurtu myślenia jest to, aby zaakceptować swoje własne wewnętrzne dziwactwo. Bo jakby tak nie patrzeć, wszystkie te duchowe koncepcje, wszystkie te w ogóle nasze życiowe koncepcje, które dotyczą nas, naszego życia, naszej otwartości, naszej spontaniczności, naszego poziomu świadomości, czy Obcowania samą ze sobą, zawsze mają taką pewną nutkę dziwności. Trochę tak, jakby ogarniało nas wewnętrzne szaleństwo jakby każdy z nas zagłębiał jakieś rejony niestworzonych doświadczeń, które w zasadzie dotykają nas samych. Tak głęboko analizowałem kwestię wewnętrznego dziecka i zastanawiałem się, co ja mogę wam powiedzieć dodatkowego? Co ja mogę powiedzieć wam ekstra? Co ja mogę wam powiedzieć, czego jeszcze nie wiecie? Albo odświeżyć pewne informacje, których moglibyście potrzebować w swoim własnym życiu, żeby poczuć się ze sobą lepiej, poczuć się ze sobą dobrze. I chciałbym nawet zrobić listę takich ćwiczeń do wykonania, żeby uzdrowić siebie, uzdrowić swoje wewnętrzne dziecko, czy poczuć szczęście i radość. I doszedłem do wniosku, że to nie jest takie łatwe, to nie jest takie łatwe wszystko dokładnie wyszczególnić i z pewnością siebie to tak zakomunikować, żeby to zadziałało dla wszystkich, bo każdy z nas ma inną osobowość, każdy z nas ma inne preferencje, każdy z nas ma trochę inne dzieciństwo, trochę inne wspomnienia, inny system osobowości, inaczej patrzymy na to wszystko i w zasadzie każdy musiałby podejść do tego. Sam dla siebie na stopniu indywidualnym i to byłoby tak najbardziej e, szczere. I wiecie. I myśląc nad tym, doszedłem do wniosku, że wiecie, w kwestii rozwoju osobistego, to jest zawsze taki obszar, w który nie czujemy się do końca swoją. Takie pole, w które wiemy, że jak wejdziemy, to możemy. Poczuć taki dyskomfort, takie poczucie, że ktoś nas oceni, że coś nas odrzuci, że nie do końca czujemy się spójni, nie do końca czujemy się autentyczni, nie do końca możemy w stu pozwolić sobie na każde możliwe zachowanie, bo nigdy nie wiemy, co się wydarzy w naszym życiu. I to jest, wiecie, ta część nas, którą ciągle hamujemy i ciągle próbujemy kontrolować, ponieważ gdzieś ona w przeszłości w naszym życiu była odrzucona albo była besztana, albo była szargan, albo była odrzucona i my teraz stwierdzamy się w przekonaniu, że jeżeli ją wyswobodzimy, to będzie zło i będzie katastrofa. I już nawet nie tyle chodzi o sposób wyswobodzenia tego, ale o przełamanie pewnej granicy lęku albo oporu, żeby w stu być tym, kim jesteśmy. I wiecie, to zawsze przynosi taką głęboką ulgę, bo jakby nie patrzeć, czego tak naprawdę chcecie w życiu? Chcecie zjednać się z tym poczuciem tutaj, w waszym wnętrzu, w waszym ciele, w waszej całości, i chcecie, żeby ktoś to zaakceptował. Chcecie, żeby ktoś to docenił nie tylko sami dla siebie, ale inni wokół was również, bo jako ludzie potrzebujemy mieć poczucie bezpieczeństwa i że przynależymy do jakiejś społeczności. I oczywiście. Jeżeli sami wpierw siebie nie docenimy, to trudno oczekiwać, żeby ktoś to zrobił z zewnątrz nas, tak? Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś to doceni zewnątrz nas, to nagle możemy sobie przypomnieć, o to, możemy siebie docenić i jest wtedy super. Więc ciężko jest tak siebie w 100% odciąć od tej rzeczywistości zewnętrznej i powiedzieć, że wszystko dzieje się tylko w twojej głowie i w twoim wnętrzu, bo to zawsze jest jakoś w dwóch częściach naraz. I ta niepewność, tak? Ta wątpliwość wobec tego, co jest na zewnątrz nas, a co jest wewnątrz nas, wywołuje w nas pewien dyskomfort i poczucie, że nie jesteśmy w 100% procentach sobą. I choć wydaje się to być takie filozoficzne, to w zasadzie jest to bardzo praktyczne wyjaśnienie, bo kto w zasadzie interesuje się duchowością, rozwojem osobistym albo psychologią? Są to zazwyczaj osobowości, które. Są w pewien sposób intu, intuicyjno-czujące, nf -y, tak? To są tak zwane nf -y w MBTI, czyli e, grupa osób, które interesują się uczuciami, światem wewnętrznym, intuicją, otwartością w zależności od tego, kto ma jakie pre predyspozycje. I to, co jest charakterystyczne w tego typu osobowościach, to jest to, że mają pewną dozę otwartości, ale mają też pewną dozę intuicyjności i są w stanie nie tylko widzieć rzeczy takimi, jakimi są, ale są w stanie też widzieć to, czego brakuje, to jaki jest tego potencjał i są w stanie widzieć większy obraz tego, co jest możliwe do zrobienia, tego, co jest możliwe do zastosowania w życiu i do urzeczywistnienia w świecie. I tego nigdy nie da się w 100% odebrać tym osobowościom. I bardzo często jest tak, że osoby, które tego nie doceniają, czują się, jakby nie pasowali do reszty świata. Jakby w ogóle byli nie z tego świata, jakby absolutnie się nie nadawali do życia, jakby coś było nie tak, tak? Odrzucają wszystkie swoje jakieś impulsy, autentyczne pragnienia, czy ciągle samu sabotują swoje emocje, czy swoje uczucia. I jest to wynikiem tego, że nie tylko sami ze sobą mamy problemy, ale często czujemy się odrzuceni przez otoczenie i utrzymujemy w swoich głowach właśnie te przekonania czy te myśli o niedoskonałości świata zewnętrznego i one nas w pewnym sensie dotykają. I bardzo często jest tak, że przy pracy ze sobą czy pracy z wewnętrznym dzieckiem, należy stworzyć sobie przestrzeń, dać sobie czas, żeby posiedzieć samemu ze sobą, żeby odpocząć, żeby zreflektować się, czego ja chcę, żeby. Przestać rozpraszać swoją uwagę informacjami zewnętrznymi, bo one często są sprzeczne, często są destabilizujące. Jedna osoba mówi to, druga osoba mówi tamto, ten robi coś innego i w zasadzie bardzo łatwo jest się zaplątać w tych teoriach. O ile nie posiadasz sensu otwartości i nie potrafisz widzieć między innymi zależności, tak? Bo to też jest taka możliwość, ale w gruncie rzeczy Nasze zdolności poznawcze umysłu są dosyć ograniczone, więc nie jesteśmy w stanie po prostu wiedzieć wszystkiego. I dochodzimy do punktu, w którym musimy zadać sobie jedno bardzo ważne pytanie. Tak? Co ja chcę w życiu robić i co ja chcę czuć? I to jest między innymi to, co powiedziałem wam wcześniej, na samym początku, że musimy wziąć to nasze wewnętrzne dziwactwo, i je po prostu objąć naszą świadomością i je zaakceptować. Wiecie, jedną z takich najpotężniejszych technik samorozwojowych, jakie wykorzystuję w swoim życiu, to jest medytacja. Poza medytacją pisanie dziennika, poza pisaniem dziennika, robienie jogi oraz siłownia. I te wszystkie techniki, które implementowałem w swoim życiu przez ogromną ilość czasu, Nauczyły mnie wyciszać mój umysł, wyłączać się od dystraktorów zewnętrznych i pozwolić sobie na pełnię ekspresji siebie. I to jest niesamowite uczucie, to jest naprawdę niesamowite uczucie, bo większość osób jest dzisiaj strasznie poblokowanych emocjonalnie, uczuciowo. Poza tym, że ludzie są poblokowani, to też do końca siebie nie potrafią zrozumieć. Ja to rozumiem, bo ja też tak kiedyś miałem. I nieraz też mam takie poczucie, jakby moje doświadczenie było strasznie płynne, strasznie chaotyczne i strasznie iluzoryczne: że rzeczy się zmieniają, że nic nie jest trwałe. Czasami przychodzi do mnie takie uczucie takiego nostalgicznego smutku. Albo takiej nietrwałości i poczucia wartości, nie tylko mojej wewnętrznej, ale też tego, co się dzieje w życiu. I w takich momentach po prostu zatrzymuję się i staram się dostrzec to, co jest stałe, tak? to, co jest pomiędzy moimi oczami. Tak, aby uświadomić sobie to piękno życia i tą wspaniałość, czystości percepcji i w ogóle życia samego w sobie. Wiecie, bo to Wewnętrzne dziecko jest cały czas w nas, w każdym z nas, i każdy z nas nim jest w zasadzie, bo to nie tylko jest część nas samych, ale to jest też, uważam, znaczna część nas samych. I jest pewien poziom programów, jakie nam wgrano do głowy, właśnie, które nas cały czas hamują i blokują. Ale jak przejdziemy pod nie same. I nawiążemy kontakt z tym wewnętrznym kompasem, który mówi nam, szepcze nam, podpowiada nam, co powinniśmy zrobić, to okazuje się, że wszystko może być łatwiejsze niż nam się wydaje, że jest dużo bliżej nas niż nam się wydaje, i że możemy to odkryć. I że ten proces odkrywania tego jest takim intuicyjnym zrozumieniem siebie, takim intuicyjnym wglądem, który. Przypomina nam, jacy jesteśmy naprawdę. Tak jak powiedziałem wcześniej, większość osób jest po prostu strasznie emocjonalnie zbesztana przez życie. Przez ocenę, krytykę, odrzucenie, przez jakieś niefajne, tragiczne doświadczenia i ja myślę, że ludzie przede wszystkim poszukują ulgi, bo to jest to. Że chcemy się po prostu dobrze czuć, tak? Bo jest ta kwestia takiej duchowości rozwoju osobistego czy psychologii takiej praktycznej, materialnej, kiedy chcemy się po prostu dobrze czuć. Jest ta kwestia duchowości transcendentalnej, kiedy chcemy przekroczyć własne ego, czy doznać innego stanu świadomości, czy stanu świadomości niedualnej. Tylko ciężko jest to robić, tak i to rozumieć, kiedy ten pierwszy etap nie jest zaspokojony, kiedy jest nieogarnięty w życiu. Ja przez znaczną część projektu skupiałem się na tym, tak, żeby rozwijać tą duchowość transcendentalną, ale odkryłem, że ludzie bardziej potrzebują też tego. Bardziej, nie bardziej, ale też tego potrzebują i że te potrzeby są strasznie zaniedbane, szczególnie w środowiskach właśnie duchowych. I to, do czego Was namawiam, to nie bójcie się eksplorować samych siebie, żeby Zaufać swojej intuicji i swojemu wewnętrznemu zrozumieniu, bo może macie tak jak ja albo większość osób, że bardzo dużo czasu spędzacie nad poszukiwaniem teorii. I to jest dobre, warto jest mieć teorię. Ja tak kiedyś robiłem, że bardzo dużo czasu spędzałem w teorii, ale mało czasu spędzałem na tym, aby reflektować i dbać o siebie. Dopiero po jakimś czasie się tego nauczyłem. I to jest. Bardzo ważny proces, właśnie dbania o siebie, nauki tego, jak funkcjonujemy, jak żyjemy, jak działa nasz umysł, czego my chcemy, jak działają nasze emocje. I słuchajcie, nawet jeżeli wydaje Wam się, że to, co ja tutaj mówię, to są jakieś ogólniki i że to nie są ważne rzeczy, bo ważniejsze są jakieś detale czy tam fakty, te rzeczy same przyjdą do Was w odpowiednim momencie i czasie. Tylko najpierw trzeba się odpowiednio nastroić i otworzyć na to głębsze wewnętrzne zrozumienie. Nawet jeżeli to brzmi jak takie banały, to to i tak jest ważne. Bo słuchajcie, tutaj zawsze chodziło o was, i o to, jak się czujecie sami ze sobą. I bardzo często jest tak, że jak ludzie czują ogromną bezradność, albo mają niskie poczucie wartości, albo mają te stany lękowe, to bardzo łatwo jest poszukiwać. Ochrony na zewnątrz, tak? Albo tego, żeby ktoś nas uratował, albo szukamy w tego, wtedy jakiegoś guru, jakiegoś nauczyciela, kogoś, przy kim możemy poczuć się bezpiecznie. Tak? Szukamy jakiegoś przekonania, którego możemy się złapać. I to jest ok, to jest tam potrzebne, to też daje nam jakiś kierunek, ktoś nas może wesprzeć, to jest tam potrzebne. Ale gdy już załapiemy pewien poziom takiej stabilności w życiu, to warto jest pójść troszeczkę dalej i zastanowić się. Dobra, co ja teraz chcę, co jest dla mnie w życiu ważne, w jakim kierunku chcę iść, ja sam osobiście, czego brakuje w moim życiu, co chciałbym uzupełnić, co chciałbym jeszcze zrobić. I wiem, że y, część osób skupia się na takim życiu tu i teraz i czeka z otwartością na to, aż samo wszystko przyjdzie, ale ja uważam, że czasami warto jest też samemu wziąć, złapać ster życia i postarać się przynajmniej odkryć ten kierunek samemu dla siebie na pewnym planie to się ze sobą spotka to co chce od ciebie życie i to czego ty chcesz to się w pewnym momencie spotka i zrozumiesz um, ten moment takiego połączenia ale jeżeli w tej chwili tego nie rozumiesz to polecam tobie właśnie medytację czy taki czas spędzony w odosobnieniu na głębokiej refleksji słuchajcie, jeżeli chodzi, chodzi o to wideo to tyle mam nadzieję, że pomogło Chodziło tutaj w tym nagraniu mi o to, abyście nie tracili z oczu tego, co jest naprawdę ważne w waszym życiu. Świadomości siebie. O tym, żebyście poznali swoje własne dziwactwa i żebyście je zaakceptowali. I mimo wszystko uważam, że to jest bardzo ważne. I często ludzie też pytają, jak to zrobić? Czy istnieje jakaś technika? Słuchajcie, technik jest cała masa. Tylko ja widzę, że często ludzie stosują jakąś technikę, ale ona nie działa i się zniechęcają. Bo pomimo tego, że tych technik jest cała masa, to one wszystkie skupiają się na tym samym, żebyś o siebie zadbał. I ja nie chcę się skupiać na tych technikach, nie chcę was wprowadzać w te drobne szczegóły, bo uważam, że jak złapiecie to sedno, to reszta sama się poukłada. Po prostu zadbajcie o siebie, a reszta sama wejdzie na swoje własne miejsce. Bo ja też przez całe swoje życie szukałem, układałem, próbowałem siebie naprawić i zmienić, Dopiero po jakimś czasie dostrzegłem, że większość rzeczy nawet mnie nie dotyczy, większość moich problemów nawet nie istnieje, nawet nie są moje, zostały mi gdzieś zaszczepione przez ludzi z zewnątrz, gdzieś przez komentarze czy krytykę, która była nierealna i w zasadzie nawet nie dotyczyła mnie samego. Dopiero po jakimś czasie zdałem sobie sprawę, że po prostu to wszystko jest we mnie, wszystkie odpowiedzi są we mnie i że jak zadbam o siebie, to wszystko samo się poukłada. Może was rozczaruję tą wypowiedzią, e, może szukaliście jakichś konkretnych detali czy wskazówek, ale, no, musicie wiedzieć, że ja dzielę się tutaj swoją własną perspektywą, to wszystko to są moje perspektywy, tak, na daną chwilę i to jest coś, co działa u mnie w moim życiu. Także bierzcie co wasze i dbajcie o siebie. Ja mam na imię Damiano. Dla projektu Find Yourself. Zostawcie dla mnie łapki w górę. Stawcie pozytywne przemyślki na dole. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Find Yourself na dole są linki, zapraszam Was do zakupu moich kursów. Pewności siebie, samorozwoju, koncentracji, samopomocy oraz medytacji, które zrobiłem niedawno. Myślę, że jeszcze przygotuję kilka kursów w przyszłym roku. Zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli chcecie, wejdźcie na grupę na Facebooku. Wszyscy jesteśmy świadomością i widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego Elo Buźka.